Po chłopcach startują dziewczyny. Z tego samego miejsca wyjeżdżacie, trzy okrążenia wokół stawu. Tam będzie sędzia, będzie wam pokazywał. I wracacie podobnie lewą stroną na metę. Pasem do kolarstwa zaraził mnie brat, który tu na stadionie teraz działa. On trenował wcześniej, on skończył i zaciągnął mnie na treningi do trenera Muszymańskiego. No już tak ciągnie się to od 2000 roku. I ja zaczynałem od takich zawodów, były sportowe wakacje niegdyś w Brzegu, jeszcze na stadionie żużlowym tutaj starym. I ja tu zaczynałem przez wakacje, ścigając się później właśnie, już będąc także w klubie. I później trenowałem w klubie, osiągałem te coraz większe sukcesy od mistrzostw Polski zaczynając, później mistrzostwa właśnie Europy, świata startując. To jest taka hierarchia, czy idzie się coraz wyżej po poziomach. No, czasami brakuje motywacji, ale trzeba do tego dążyć. Do prawej! Do prawej, tu ostrożnie! Dawaj, Bartek! Czwórka teraz! Dawaj, dawaj, ale, ale! 16 października Gręczen w Szwajcarii. Odbył się mistrzostwa Europy, w których na szczęście udało się zwyciężyć w wyścigu punktowym, moim ulubionym wyścigu. No i przez najbliższy rok będę dzierżył koszulkę mistrza Europy w tych oto wyścigach w kategorii elita. Brakuje mi jeszcze w moim dorobku medalu na mistrzostwach świata oraz medalu na igrzyskach olimpijskich. Medal na mistrzostwach Europy mam, medal na pucharach świata mam, jeszcze brakuje mi tylko tych dwóch medali, więc no trzeba się spełnić. W marcu mistrzostwa świata 2020 rok. Tylko teraz trenować. Motywacja jest, cel jest, tylko teraz trzeba osiągnąć.